witajcie w odcinku, który pokażę wam, jak w Farmingu 11 wyglądało prace siewne, tak samo jak żniwa. Jeszcze jedna rzecz pokażę wam, czyli tutaj nasz podpowiedzi. Kiedyś w Farmingu, no to takie właśnie były konki. No jak w nie wjechaliśmy, to wiadomo. To zaczynajmy może żniwa. Tak to wyglądało w tej grze. O dziwo mieliśmy tempomat już ustawiony chyba. No żniwa, no to jest, Boże, to takie ładne się nie wyglądało. W grze mieliśmy tam też kilka upraw. Między innymi kukurydza. Chyba nawet rzepak jeszcze. No widzicie, jak ten, pokos słomy wygląda. No to tragedia jest jakaś. Ale na tamte lata ta gra to było coś, chociaż no nie było animacji wciągania i do dziś tego nie ma, chyba nawet w mobilnych farmingach. No to stara problem. I to będzie taka miniseria z na przykład z Farminga 12, że będę pokazywać prace siewne. No i to był chyba ostatni odcinek z Farminga 12, kolejny odcinek już będzie z 14 i też te dwa odcinki będą i będzie też później, będą też później prace siewne. Farming 16, też pokazywanie maszyn i prace siewne, i 18 też. Ach, przyjąłem wyzwanie. Za te wyzwania bardzo szybko się można dorobić, bo 20 000 nawet za jedno wziąłem, a tutaj to tak szybko się zarabia przez te wyzwania. O, i jeszcze... Czekajcie, wysunę rurę. Znaczy, sama się wysuwa. Pokażę wam, jak to wyglądało sypanie. O. To jest jakoś, w ogóle nie wiem, co to sypie się. Muszę paść na pewno, nie, ale ja nie wiem, co to jest. Dobra. No to teraz kultywacja. Dalej. To jest największy kultywator w ogóle w Farmingu 2011. Jestem przyzwyczajony do skrótu. No wtedy to takie kultywator to no zawsze się jakoś szybciej robiło, bo w 9 to taki kultywator bardzo mały. 2 razy chyba nawet mniejszy był. I róbcie sobie, a tam takie pola były. No i tak to właśnie wyglądało. No tekstura taka trochę... No delikatnie jak beton. Albo jakaś taka... Nie przypomina mi to ziemi. Bardziej jakaś taka... O! Popiół. To jest popiół. Bardziej jak popiół. O, w 9 to asfalt. By po prostu orka. Orka to asfalt. A tutaj nie ma pługu tak w ogóle. Uf. Jeśli byśmy zasiali, no to... No po prostu było... No to... Jakbym tutaj przyjechał siewnikiem, no to po prostu tutaj by się troszkę podjaśniło to.
No i tak uprawy to rosną tak samo jak w każdej części mobilnej, czyli najpierw jest zielone kilka etapów wzrostu, później oczywiście, żeby zebrać, czy musi być to żółte. A czy w niektórych uprawach nie wiem. Prasowanie to chyba nie muszę przestawiać nikomu w tej grze, po prostu się jedzie i pele wylatują. No to zróbmy te pole już do końca. Tak się rozgadałem. Przypomniałem się stare czasy, jak kiedyś, jak jeszcze ta 12 była na sklepie Play, to tak sobie grałem w nią. Myślałem, jakby wyglądało u 2014 farmi. Może się do skupu pojedzie. No i dalej powiem. No i ja myślałem, że jakaś taka może przyczyniała do wersji. Doczekałem się w farmie 2014. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu, bo okazało, no i tak myślałem o tych. Nawet napisałem do Rzeczy Software. Znaczy. Pod zwiastunem Farmiga 13. Byłem. Nie, znaczy. Czy. Nie, tak to było. Ale. Nie napisałem. Żart. No po prostu. O, tu jest. To ziarna są. Co to jest krzyż? Ja myślałem, że to Jezusa krzyż jest. Nie można. Tu jest CPN. No tutaj nie da się mapy. No da się mapy poszerzyć, ale to nie to samo. Pokażę tylko, jak wygląda animacja wysypywania, no i na tyle. No może jeszcze trochę jakiś powrót do Farminga 12. Bo sam sobie często gram w tego Farminga, ale tak z biegiem lat, no rok temu to jeszcze coś, no jeszcze ta gra coś mogła zaoferować, jeszcze coś to było. A teraz no to już tak jakby trochę słabo. No tak średnio było. No syp, tutaj taki jest też problem, że te kraty do wysypywania są takie małe, że trzeba kombinować z tym przyczepą. To jest akurat małe, jest jeszcze większe to. Syp! No syp! Udało. Jest! No nice, poleciał. To się strasznie szybko zarabiało, bo maszyny były drogie. Ale co mogę powiedzieć o tej grze? Cena końcowa. No i ta z tych powrotów do tych farmingów to będzie zawsze cena końcowa. No, oczywiście pierwszy minus ilość maszyn, bo tylko dwa ciągniki, dwie przyczepy, dwa siewniki, to jest jakaś tragedia. Kombajny trochę uratowane są, ale no to minus pierwszy. Drugim minusem jest to, że no w niektórych miejscach to te tekstury są średnie, prawie takie są, no w niektórych w miejscach no to tekstury są prawie, że rozpikselowane. No tutaj najwięcej jest rozpikselowanych miejsc, tutaj na przykład o
Na trawie jest dużo pikseli, tutaj wszędzie. Wnętrza maszyn, nie mam... Znaczy... Wnętrza maszyn, no to jest taki minus... Nie wiem, jak... No, no nie ma... Nie możemy tam zajrzeć, tylko słownie to jest, tylko że możemy spojrzeć sobie. Zauważymy, że tutaj trochę się staramy. Jakbyśmy byli do środka, to byśmy mieli pikselozę totalną. Samochody to się chyba nawet nie zmieniły. No i koła. Koła to w ogóle nie są, no są trochę jakieś ścięte, ale to... Dobra. Ocena końcowa w 2020 roku to jest 8 na 10. No mogłem dać 7, ale nie, no ja mam sentyment do tej gry, sentyment. Sentymentem powiedziałem, że to 8. No tyle z tego odcinka. Pa, widzimy się w Farmingu 2014.